Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Deserek TV. Z tej strony pan Deserek was pozdrawia. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kolejny bardzo prosty i smaczny przepis na wspaniałe ciasto. Jest to kolejna odmiana ciasta nazywanego Stefanko. Jest to przepis pochodzący z naszego domowego zeszytu. Przepis jest bardzo prosty i bardzo ciekawy. A zatem zacznijmy przygotowanie do naszego ciasta. Najpierw do miski wsypujemy mąkę, dodajemy sodę, cukier i wszystko dokładnie mieszamy łyżką, tak aby składniki przemieszały się. Następnie dodajemy miękkie masło i sprężyną do wyrabiania, do zagniatania siekamy, mieszamy nasze masło razem z mąką, taka jakby miała powstać kruszonka. Następnie dodajemy jajko, dodajemy miód i ponownie całość dokładnie siekamy, dokładnie mieszamy, następnie ciasto zagniatamy ręcznie. Ciasto dzielimy na trzy równe części. Każdą z nich rozwałkowujemy na grubość około 5 mm, tworząc kwadrat lub prostokąt po bokach 25x25 lub 25x35 cm. Następnie ciasto zwijamy na wałek, przenosimy na blachę wysmarowaną olejem, na której mamy papier do pieczenia lub pergamin i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 15 minut. Drugi sposób to jest wyłożenie blachy o podobnych wymiarach naszym ciastem, wyklejeniem na grubość około 5 mm i także pieczemy w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 180 stopni. Teraz zacznijmy przygotowywać nasz krem. Do garnka wlewamy mleko, dodajemy cukier i całość gotujemy i mieszamy. Następnie dodajemy olejek waniliowy, ponownie całość mieszamy i gdy mleko już się gotuje, stopniowo dodajemy kaszę manną i cały czas mieszamy, aż kasza zgęstnieje. Musimy uważać, aby nie przypaliła się. Gdy nasza kasza ma już odpowiednią gęstość, zdejmujemy ją z ognia, przekładamy do miski, dodajemy miękkie masło i całość dokładnie mieszamy, aby składniki połączyły się i powstał jeden gładki i puszysty krem. Pamiętajmy, aby wcześniej każdy kawałek ciasta nasączyć herbatą. Następnie na pierwszy kawałek ciasta wykładamy mniej więcej 50% naszego kremu. Przykrywamy go drugim plackiem naszego ciasta, delikatnie dociskamy i pozostałą część kremu wykładamy, ponownie równo rozprowadzamy i przykrywamy trzecim plackiem. Zostawiamy sobie kilka łyżek kremu, smarujemy ostatni placek z wierzchu i polewamy roztopioną czekoladą. Dzięki temu lepiej będzie ta czekolada trzymała się naszego ciasta. Do zobaczenia w kolejnym słodkim odcinku.